Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. Dzisiejsza konferencja prasowa jest podyktowana kilkoma sprawami, bo raz, że mamy obchody roku Bolesława Barwackiego, dwa teatry działające przy Małopolskim Centrum Kultury Sokół od pewnego czasu, jubileusz jednego z nich, ale o tym moi tutaj koledze, właściwie kolega i koleżanka. Ja chciałem Państwu powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż od kilku miesięcy realizujemy w Małopolskim Centrum Kultury Sokół takie przedsięwzięcie, które nazywa się Scena Sokół, w ramach którego grupy amatorskie prowadzone czy przez stowarzyszenia, czy przez osoby w ogóle niezrzeszone mogą tutaj przygotowywać spektakle, prowadzić próby. No i mam nadzieję, że niebawem właśnie będziemy mieli okazję też prezentować premiery w ich wykonaniu. Takie trzy grupy teatralne w tej chwili próbują i działają. No ale to jest jeszcze ten czas, cały czas przygotowywania spektakli. Miejmy nadzieję, że teraz zaczyna się sezon teatralny w teatrach zawodowych i w naszych amatorskich zacznie się również. Bardzo proszę już Państwa. No właśnie, drodzy Państwo, tak się składa, że od pewnego czasu jestem pracownikiem Małopolskiego Centrum Kultury Sokół. I tu parę miesięcy temu taka propozycja ze strony pana dyrektora padła, żeby poszerzyć spektrum działalności Sokoła właśnie o amatorski ruch teatralny. I ta inicjatywa Sceny Sokół, na której już mieliśmy możliwość prezentacji jednego spektaklu całkiem niedawno, bo w sierpniu była premiera Teatru 13 Niedźwiedzia w banku, spektaklu według Antoniego Czechowa. No i teraz, tak jak pan dyrektor wspomniał, rozpoczynamy sezon, tak jak w teatrach zawodowych, rozpoczynamy sezon artystyczny, nowy, myślę, że mocnym uderzeniem, ponieważ po wielu miesiącach przygotowań będziemy mogli Państwa wszystkich już niedługo zaprosić na inaugurację obchodów jubileuszu stulecia Teatru Robotniczego imienia Bolesława Barbackiego, który też od kilku miesięcy ma okazję, możliwość realizacji swoich zamierzeń tutaj właśnie w progach Małopolskiego Centrum Kultury Sokół. A wszystko to na skutek, czy dzięki może, dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Animatorów Kultury w Nowym Sączu, a właśnie tą naszą instytucją, czyli Małopolskim Centrum Kultury Sokół. I na mocy tego porozumienia również właśnie realizowany jest ten projekt obchodów jubileuszu stulecia naszego teatru. Główne obchody jubileuszu stulecia będą przypadały w roku 2022, ale my postanowiliśmy już w tym roku zrobić coś w rodzaju takiego prologu, takiej inauguracji. I ten prolog już 22 września na dużej scenie w sali imienia Lucjana Lipińskiego w Sokole w postaci premiery spektaklu Bolek i Żabusia, autorskiego dzieła pani dr Marii Molendy. O tym spektaklu za chwilę będzie mówiła i o tym projekcie Monika Ślepiak, która jest reżyserem tego właśnie projektu teatralnego. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest pierwsza z wielu propozycji, jakie stowarzyszenie, no i oczywiście teatr i Sokół, bo to jest działalność jakby taka wspólna, ma dla Państwa, dla wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, ale nie tylko, bo również i gości, których będziemy chcieli zaprosić tutaj do nas, propozycji w ramach obchodów naszego jubileuszu, który będzie przez cały następny rok i jeszcze w roku 2023 chcemy jakby taką klamrą ten jubileusz domknąć. Ale myślę, że o tych następnych latach to będziemy przy innych okazjach mogli Państwu przekazać
wiele informacji. Dzisiaj skupiamy się tylko na tej inauguracji. Powiem jeszcze, że w ramach przygotowań do jubileuszu teatru został powołany komitet organizacyjny obchodów stulecia teatru, w skład którego weszli zarówno członkowie samego teatru, jak i Stowarzyszenia Animatorów Kultury. Mam ogromną przyjemność przewodniczyć temu komitetowi organizacyjnemu. W skład jego wchodzą również pan Edward Czoch, pani Marta Jakubowska, pani Katarzyna Luksa, pani Monika Ślepiak, pani Dorota Kaczmarczyk, pan Mieczysław Filipczyk, pan Zbigniew Kukla, pan Krzysztof Kuliś, pani Monika Zagorowska, pan Sławomir Bodziony, pani Janina Zęgel i pan Dawid Listos. Ale żeby nadać jubileuszowi stulecia dodatkowo jeszcze taką należną temu jubileuszowi i samemu teatrowi rangę, postanowiliśmy również powołać do życia komitet honorowy obchodów jubileuszu stulecia Teatru Robotniczego i zaprosić do niego zacnych przedstawicieli zarówno świata polityki, ale przede wszystkim kultury, ale też ludzi zasłużonych chociażby dla naszego miasta, dla tego teatru, dla regionu. Miło mi Państwa poinformować, że w ogóle patronat honorowy nad jubileuszem stulecia teatru przyjął pan profesor doktor habilitowany Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. I pozwolę sobie jeszcze tak szybciutko przedstawić skład komitetu honorowego. Jego przewodniczącym jest pan Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. A w skład komitetu wchodzą następujące osoby: Iwona Gibas, Andrzej Gut-Mostowy, Wiktor Durlak, Jan Hamerski, Barbara Bartuś, Jagna Marczułajtis-Walczak, Urszula Nowogórska, Anna Paluch, Jan Duda, Wiesław Janczyk, Arkadiusz Mularczyk, Patryk Wicher, Marek Kwiatkowski, Jacek Lelek, Marta Mordarska, ksiądz prałat Stanisław Czachor, Józef Koral, Marian Koral, Iwona Mularczyk, Ryszard Nowak, Józef Antoni Wiktor, Ludomir Krawiński, Andrzej Czerwiński, Wojciech Piech, Jerzy Gwiszcz, Bożena Jawor, Stanisław Kaim, Józef Kantor, Andrzej Zarych, Wojciech Knapik, Robert Ślusarek, Zofia Barbacka-Gwiżecka, Maciej Ropek, czyli jak Państwo słyszeliście, no, duża reprezentacja parlamentarzystów tutaj naszej ziemi sądeckiej, ale nie tylko ziemi sądeckiej, ale również zaprosiliśmy byłych wszystkich prezydentów naszego miasta, zastępców prezydentów naszego miasta, dyrektorów placówek, z którymi teatr i stowarzyszenie, no i Sokół oczywiście współpracował i współpracuje, czy takie osoby jak Zofia Barbacka-Gwiżecka czy Maciej Ropek, czyli to są osoby w przypadku pani Zofii, no w tej chwili najstarsza żyjąca członkini naszego teatru, bezpośrednio jakby rodzinnie związana z Bolesławem Barbackim, a Maciej Ropek, no też związany wiele lat, były dyrektor Domu Kultury Kolejarza, w którym przecież ten teatr przez wiele, wiele lat miał swoją również siedzibę. Zaprosiliśmy, proszę Państwa, do komitetu honorowego również, jeszcze przeczytam dwa nazwiska, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi od pana prezydenta Ludomira Handzla i pana Leszka Zegzdy. Mam nadzieję, że taką odpowiedź otrzymamy, no ale na razie to tyle, jeżeli chodzi o komitet honorowy. No i teraz bym poprosił Monikę Ślepiak o to, żeby Państwu przedstawiła, dlaczego akurat taki projekt i kilka zdań na temat już samego spektaklu. Bardzo proszę. No więc drodzy Państwo, jak zaczęliśmy planować obchody, to zaczęliśmy się zastanawiać, jak tu się wpisać w ten rok Barbackiego, naszego patrona. I stwierdziliśmy, że trzeba troszeczkę tę postać przybliżyć naszym widzom, bo dosyć już mamy martyrologii, to znaczy były obchody 80-lecia egzekucji w Biegonicach i oczywiście też włączyliśmy się w te obchody,
ale jesteśmy już po rocznicy. Zbliża się rocznica urodzin Bolesława Barbackiego. W związku z tym postanowiliśmy, żeby zrobić coś lżejszego. No i mieliśmy to szczęście, że Maria Molenda napisała sztukę pod tytułem Bolek i Żabusia. Wzięliśmy się za realizację w maju. Maju, nawet troszkę tak, wcześniej. Jeżeli chodzi o samą sztukę, to oczywiście zapraszamy Państwa. Natomiast, żeby przybliżyć troszeczkę, za dużo nie będę zdradzać, ale w każdym razie rzecz się dzieje w roku 1918. Trwa wojna, pierwsza wojna światowa. Panie działaczki z czytelni kobiet postanowiły coś zrobić, żeby raz pozbierać pieniądze na sprawę narodową, a po drugie, żeby się troszeczkę uwolnić od traumy wojennej. I tak się właściwie zaczęło tworzyć Towarzystwo Dramatyczne, którego początki no właśnie miały tutaj, w tym miejscu, w Sokole. Jeżeli chodzi o... Teraz się troszeczkę rozproszyłam, przepraszam. I skąd ten tytuł Bolek i Żabusia? Ponieważ właśnie panie wymyśliły sobie, że poproszą Bolesława Barbackiego o zrobienie Żabusi Zapolskiej. No i zaczyna się dziać to wszystko z pewnymi kłopotami, zespół ma kłopoty, współpraca z Sokołem nie najlepiej się wtedy układała, ale resztę zobaczycie Państwo. Jasne. Tu jest, w tym przedstawieniu jest ważne też to, że chcieliśmy wspólnie właśnie z panią Marią, jako autorką scenariusza, autorką sztuki w zasadzie, tak troszeczkę odbrązowić te, nie tylko postać Bolesława Barbackiego, ale również inne postaci, bo w tym spektaklu, w tej sztuce mamy do czynienia z autentycznymi, historycznymi postaciami. Tak. Tutaj mam, właśnie zerknąłem sobie na plakat, który Państwo też tu z tyłu za nami widzicie. No oprócz Bolesława, to są wszystkie postaci autentyczne. To są, tak. Stanisława Jurczakówna, Maria Wusatowska, Helena Dudzińska. Ludwika Boguszowa, Karol Myczkowski, Karolina Wójsówna, Mieczysław Jarosz, Tadeusz Grochowski czy Stanisław Flis, dyrektor Sokoła. Panie dyrektorze, którego będzie kreował Janusz. No tak. No. To zdradziłam, nie muszę zdradzać, bo Państwo macie plakat. Okay. W każdym bądź razie, te pierwsze trzy panie, które wymienił Janusz, to były panie działaczki, bardzo takie zasłużone dla miasta Nowego Sącza, a postaci w zasadzie zapomniane, bo jak Państwo sobie wygooglujecie te nazwiska, to w zasadzie niewiele można się dowiedzieć. Jedynie może o Marii Wusatowskiej, która była taką właściwie feministką, działaczką, WF-istką i w ogóle taką bardzo żywotną osobą. No tak, no bliższych informacji jeszcze, bliższych informacji dostarczy pewnie Państwu i widzom tego przedstawienia też folder, który przygotowujemy w tej chwili. On się ukaże już na samą premierę, więc na razie Państwu nie możemy go zaprezentować, bo tak jak mówię, jest w przygotowaniu. Natomiast no sam spektakl myślę, że też będzie w takiej troszeczkę komediowo-sensacyjnej aurze utrzymany, w takiej konwencji teatru, w teatrze troszkę. No zobaczymy, tak. Jak to wszystko. No i oczywiście, przepraszam, że ci przerwałam, bo zapomniałam powiedzieć. Oczywiście piękne stroje w wykonaniu pracowni Nomina Rose Marii Molendy i scenografię też zaprojektowała Maria Molenda, także tutaj mamy. To, że Monika akurat zajmuje się od strony reżyserskiej i w ogóle była jedną z pomysłodawczyń tego przedsięwzięcia, no to chyba nie powinno nikogo dziwić, ponieważ Monika przecież jest skoligacona z panem Bolesławem Barbackim, naszym patronem. Natomiast pani Maria Molenda jako prezes Nowosądeckiej Fundacji Ogrodu Sztuki Dawnej Nomina Rose, no jest pasjonatem
nie tylko historii ubioru, ale w ogóle historykiem sztuki, pasjonatką kultury i samej postaci Bolesława Barbackiego. Więc stąd te dwie kobiety, te dwie panie na czele tego projektu stanęły i dlatego o tym chcę tutaj mówić i to podkreślić. To tyle, myślę, że, bo nie będziemy zdradzać jakby szczegółów dalszych tego spektaklu. 22 września o godzinie 18 na dużej sali. Już Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. To będzie oczywiście takie uroczyste spotkanie inaugurujące właśnie obchody stulecia naszego teatru. A nie będziemy tutaj, myślę, panie dyrektorze, bo to jak wspomniałem, te następne nasze plany daleko idące, to może będą tematem następnych naszych spotkań również z Państwem. Wspomnę tylko, że równolegle jakby przygotowujemy w Teatrze Robotniczym drugą premierę. Ona będzie nieco później, już w październiku. To będzie Moralność Pani Dulskiej, nowa realizacja po 26 latach, bo wtedy właśnie graliśmy Moralność Pani Dulskiej w Teatrze Robotniczym i teraz wpadłem na taki pomysł, żeby to wziąć, jak to się mówi, na warsztat po raz kolejny i postaramy się tę moralność również. No to też taki zbieg, myślę, dobry okoliczności, bo tu Żabusia Zapolskiej i potem Moralność Pani Dulskiej też Zapolskiej, więc też jakby nawiązanie do tych klimatów, które na początku w Teatrze Towarzystwa Dramatycznego Bolesława Barbackiego dominowały, a po którym to Towarzystwie Dramatycznym no my też jakby jako Teatr Robotniczy pewną tradycję chcemy przejąć, nawiązać w każdym razie do tych tradycji, bo to w końcu nasz patron, prawda? No i to, że oni, czyli Towarzystwo Dramatyczne właśnie tutaj zaczynali, tu w tym historycznym budynku Sokoła, no to też nas jako teatr, jako stowarzyszenie do czegoś zobowiązuje, po prostu do tego, żeby tutaj ten jubileusz też się odbywał. Ja myślę, że teraz czas na pytania. Przewinęła się ogromna ilość ludzi, takich sądeczan oddanych temu festiwalu, przepraszam, wydarzeniu, tej instytucji, jaką już jest Teatr Robotniczy, czy szykowane jest jakieś opracowanie, jakiś zbiór, żeby przypomnieć tej postaci, coś takiego jest w planie? Oczywiście. Myślimy o tym. Przypomnę tylko Państwu, że na jubileusz 90-lecia kolejne było wydawnictwo, akurat tak się składa, że to była monografia mojego autorstwa Teatru Robotniczego i teraz przygotowujemy na stulecie, czyli na przyszły rok, czyli za rok ono się ukaże, też kompendium wiedzy o teatrze. To będzie nieco zmodyfikowana ta poprzednia historia, znaczy historii nie zmodyfikujemy, ale pewnie pewne wątki zostaną dopisane, w innym to będzie ujęciu też edytorskim, no poszerzonym dodatkowo jeszcze o 10 lat te ostatnie i no nie wyobrażamy sobie inaczej, żeby takiego wydawnictwa tutaj organizatorzy tych obchodów jubileuszu nie przygotowali. Także na pewno coś takiego będzie. Pewnie jeszcze pojawią się jeszcze inne pomysły, aby ludzi związanych z tym teatrem w jakiś sposób uczcić, uhonorować. Myślimy cały czas nad tym. Jedno zdanie tylko powiem, że w tej chwili, jak tutaj pan wspomniał, pan redaktor wspomniał o ludziach właśnie związanych z teatrem, to Teatr Robotniczy imienia Bolesława Barbackiego może się w tej chwili naprawdę poszczycić bardzo dużą rodziną, ludźmi, którzy zadeklarowali swój udział czy przynależność do rodziny Teatru Robotniczego imienia Bolesława Barbackiego, działającego pod patronatem Stowarzyszenia Animatorów Kultury w Nowym Sączu przy Małopolskim Centrum Kultury Soku. Mamy w tej chwili ponad 110 osób i to są osoby zarówno też historycznie już z tym teatrem związane, będące członkami tego teatru od 50, a nawet w przypadku Marii Zając
czy Zosi Gwiżeckiej, czy Krysi Ropek, jeszcze dłużej działające w tym teatrze. Są oczywiście również młodzi ludzie, których bardzo z szerokimi, otwartymi ramionami przyjmujemy do naszego grona, bo przecież takich też młodych, jak to się mówi, młody na rybek musimy też mieć, więc tak, także ten teatr ma się naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi również od tej personalnej struktury osobowej. I to dobrze wróży na przyszłość i już tę najbliższą. I jeszcze jedna prośba, taka krótka. Ja rozumiem, że to będzie niezręczne dla kogoś, kto jest zaangażowany bezpośrednio w teatr, ale gdyby przyszło Państwo opisać, czym właściwie jest ten Robotniczy dla Nowego Sącza? Tylko instytucją kultury, czy tylko taką kuźnią być może kadr dla profesjonalnych teatrów, bo wiemy, że tutaj zaczynało kilku aktorów, którzy później... Kilku to mało powiedziane. czy po prostu czymś więcej, takim bardzo istotnym elementem, także powiązaniem z patronem w ogóle w historii miasta? To znaczy, zacznijmy od tego, że Teatr Robotniczy nie jest instytucją. Tak. To jest właściwie nieformalna grupa ludzi, można powiedzieć nieformalna, bo nie jesteśmy związani zawodowo z teatrem. Jesteśmy, tak jak w naszej sztuce Maria napisała, tak, profesjonalnymi amatorami. To jest takie fajne określenie. I po prostu działamy na zasadzie, tak jak już Janusz powiedział, pewnej rodziny teatralnej. Jesteśmy związani ze sobą przyjaźnią. Oczywiście różne bywają czasami i kłótnie, jak w rodzinie, ale generalnie można powiedzieć, że rzeczywiście to jest taki ewenement, bo nikt nas do tego nie zmusza, po pierwsze. Aktorzy działają na zasadzie wolontariatu, czemu się wiele osób dziwi. Każdy ma swoje życie zawodowe, prywatne i tak dalej, a mimo to, pomimo tych takich trudnych czasów, jak mamy teraz, spotykamy się, działamy, próbujemy. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że ktoś nie może przyjść na próbę na przykład. Rozumiemy to, bo na przykład pracowaliśmy w czasie wakacji, więc trudno było powiedzieć komuś, słuchaj, nie masz urlopu. Ale mimo to dajemy radę. Ale my jesteśmy bardzo wdzięczni tym wszystkim naszym przyjaciołom, że poświęcają swój czas na soboty, niedzielę. Teraz na przykład mamy próby w soboty, w niedzielę również, żeby to wszystko jakby w ryzach utrzymać i żeby zdążyć z terminami, jak to się mówi, prawda? Bo tutaj też są pewnego rodzaju takie potrzeby. Ale to jest, ja dodam tylko do tego, co Monika powiedziała, że przynajmniej dla mnie i dla Moniki, przepraszam, że za ciebie też będę mówił, ale teatr jest naszym życiem i to bez ogródek. Powiem, że bo przecież Monika, jak i ja spędziliśmy w tym teatrze więcej niż połowę swojego życia. Monika jeszcze właściwie jako córka pani Heleny Barbackiej Ślepiakowej, to właściwie można by powiedzieć, że wyssałaś teatr z mlekiem swojej mamy, prawda? Dokładnie, bo mogę powiedzieć, że na scenie byłam w wieku prenatalnym. Tak. A ja z kolei też miałem do czynienia w pozytywnym tego słowa znaczeniu z moim wujkiem Mieczysławem Michalikiem, niestety też już nieżyjącym od wielu lat, jednym też z głównych takich filarów tej sceny przez prawie 50 lat. Więc gdzieś to tam musiało potem zaprocentować w przypadku mojej osoby tym, że musiałem po prostu do tego teatru kiedyś przyjść, prawda, przed 40 czy tam nawet więcej lat. I tak już jesteśmy po prostu w tym teatrze. Spędzamy w nim wiele godzin, dni, w miesiącu, tygodni, w roku, bo inaczej sobie tego nie wyobrażamy. A to, co jeszcze tutaj padło, takie stwierdzenie, że to jest też kuźnia talentów. Wiele osób wyszło z naszego teatru, adeptów, jak my to mówimy, którzy potem poszli do szkół filmowych, teatralnych, pokończyli je. Można ich zobaczyć na ekranach telewizorów, na ekranach kin. I to są
można powiedzieć, bardzo znaczące też nazwiska. No ale to musielibyśmy długo wymieniać, może byśmy kogoś pominęli, więc pewnie Państwo sobie możecie też skojarzyć. A ile tak mniej więcej osób przez te 100 lat istnienia przeminęło? Boże, przez 100, nie, może w tysiącach, może. To znaczy, można by to było nawet policzyć, tak, ponieważ tak. No, dysponujemy tak, starymi tak, plakatami. Tak. Janusz wrzuca na stronę naszego teatru prawie codziennie. No, dwa razy w tygodniu. Dwa razy jeszcze jesteśmy przed wojną. Tak, w 38 roku na razie. W 38 roku i to była która premiera? Gdzieś 130 chyba, coś koło 130 teraz będzie, jakoś tak. No tak, bo my prowadzimy, no ja to spróbowałem przy okazji właśnie tej ostatniej monografii, jakby to wszystko poukładać od strony właśnie takiej archiwalnej. I no nasza, ta premiera Żabusi, Bolka i Żabusi to jest 359. Moralność będzie 360. premierą, to na ten rok. Czyli no to policzcie sobie Państwo. Oczywiście jak spojrzycie Państwo do tych zapisków właśnie dawnych, to teraz no są takie czasy, że no my możemy zrobić jedną, dwie premiery w roku w teatrze, ale były lata przed wojną, że tych premier na początku było po kilkanaście w ciągu roku. Ale to było tak, że teatr przygotowywał premierę, grano 2-3 razy i za miesiąc była następna premiera. No to było niezwykłe, prawda? No ale nie było telewizji, nie było innych mediów, więc ludzie chodzili wtedy po prostu do teatru. Ale to rzeczywiście tak z rękawa, prawda, były te, ale to były ogromne realizacje też, jak spojrzymy na zdjęcia te archiwalne, to były duże dekoracje, obsady kilkudziesięcioosobowe, niezwykłe, prawda. No, my teraz mamy dużo osób rzeczywiście w naszym teatrze, takich też czynnych, że mogą wyjść na przykład na scenę i zagrać w różnych projektach i będziemy je chcieli też w dobrym tego słowa znaczeniu wykorzystać w czasie trwania tego jubileuszu. W ten sposób, że tak, żeby sprawiedliwie jakby podzielić, żeby każdy, no może nie każdy, ale żeby dużo osób mogło wziąć udział bezpośrednio w realizacji następnych projektów. I tak na przykład te dwa spektakle, to tam się nie powtarza obsada zupełnie. O. I tak będzie w przyszłym roku również. Proszę jeszcze powiedzieć, teraz trzon zespołu, ile osób stanowi Teatru Robotniczego. I czy teatr robotniczy możemy nazwać najstarszym teatrem autorskim w Polsce? Czy oni są nie? Nie, jest jeden starszy, teatr Fredreum w Przemyślu, z którym notabene nasz teatr utrzymuje kontakt i tam żeśmy grali też u nich swego czasu. Tamten teatr jest starszym teatrem i to dość znacznie, ale różnica jest taka pomiędzy nami, że my omijając te lata II wojny światowej, nieustannie jesteśmy teatrem czynnym. Natomiast Fredreum miało bardzo duże przerwy w ciągu swojej działalności, kilkuletnie, nawet dziesięcioletnie, potem wracali, więc można by powiedzieć, że te dwa teatry to są takie rzeczywiście dwa najstarsze w Polsce, czynnie działające, amatorskie oczywiście teatry w Polsce. I pani zapytała jeszcze, ile osób, tak? No to powiedziałem, że w tej chwili na liście rodziny teatru mamy ponad 110 osób. Ale pani pytała o to trzon. W tej chwili. W tej chwili. No to jest gdzieś około 30 osób, które są zaangażowane w te dwa najbliższe projekty. Około 30 osób. Od strony takiej scenicznej i realizacyjnej. Natomiast myślę, że co najmniej tyle samo osób może spokojnie przyjść, jak je poprosimy na próbę i do następnego projektu. Część osób, członków tego teatru naszego, czyli rodziny, mieszka poza Nowym Sączem Różnym, bo to są też osoby, które wyjechały na przykład z Nowego Sącza, no bo tak ich losy rodzinne się potoczyły, zawodowe. Mamy też osoby, które mieszkają za granicą, a pomimo to identyfikują się z naszą sceną i z naszą rodziną i to jest piękne tak samo, prawda? My z nimi korespondujemy cały czas, utrzymujemy kontakt bezpośredni, czyli po prostu oni są cały czas z nami. Oni się też zadeklarowali
przyznali, że stanowią część tej naszej rodziny. Więc to trudno oczywiście tak powiedzieć, ale tak scenicznie i realizacyjnie, no to myślę, że ponad 30 osób w tym momencie, a drugie tyle to jest tak ad hoc może wskoczyć do spektaklu. Tak, oczywiście no, ta premiera i ta inauguracja, no to jak Państwo zresztą doskonale wiecie, no wiąże się z tym, że tutaj zapraszamy jakby no, osoby też, tych właśnie tych ludzi związanych z teatrem, ale też no, no, jesteśmy jakby obligowani zaproszeniem też osób. Czy komitetu honorowego i tak dalej, i tak dalej. No tak, jak to bywa przy premierze. Ten spektakl jest realizowany, jest projektem realizowanym, czy wspartym, dofinansowanym przez po pierwsze Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ale również projekt jest dofinansowany ze środków województwa małopolskiego, organizowany wspólnie oczywiście przez MCK SOKU i SAK, czyli stowarzyszenie. To jesteśmy jakby współorganizatorami tego projektu i bezpośrednio spektaklu. I spektakl potem będzie prezentowany. No, najbliższa prezentacja to będzie podczas jesiennego festiwalu teatralnego, bo to już lada też dzień, można powiedzieć. Gramy to w październiku na scenie w Starym Sączu, ale potem, dosłownie dzień po zakończeniu jesiennego festiwalu teatralnego, 22 października, wracamy tutaj do naszej siedziby i też na dużej scenie będzie grany ten spektakl 22 października. I pewnie do końca roku też zagramy kilka, bo chcemy też zaprosić na przykład młodzież, bo myślę, że to przedsięwzięcie ma też walory takie edukacyjne, dość mocne, więc będziemy chcieli też sądeckie szkoły zaprosić. No to pewnie, panie dyrektorze, zorganizujemy jakieś też spektakle takie właśnie dla szkół. No i może jeszcze zobaczymy. No na razie jeszcze nie mamy dalszych planów, ale musimy, znaczy ten projekt musi być zamknięty, bo to jest jakby projekt ministerialny, zamknięty do końca tego roku. I potem już po prostu będzie następny jakby projekt już w przyszłym roku robiony, czy projekty. Pani się zapytała, czy będzie można kupić bilety. Nie będzie można kupić biletów, ponieważ na ten spektakl, zgodnie z zapisami w umowie z ministerstwem, nie możemy sprzedawać biletów, więc wstęp na ten spektakl jest po prostu wolny. Będą wejściówki rozprowadzane przez tutaj MCK SOKU. Myślę, że będziemy Państwa informowali też na bieżąco, ale o tym 22 października już mówimy, bo to jest już jakby dopięte ten termin. O godzinie 17 dokładnie ten spektakl w Sokole zagramy. I no jeszcze nie mamy wejściówek, ale myślę, że w październiku, no bo to jest dość odległy termin, myślę, że w październiku takie wejściówki też będą i w kasie naszej tutaj i będziemy je po prostu rozdawali no, dla każdego chętnego. Ja przypomnę jeszcze, że przed tym 22 października jeszcze parę wydarzeń w Małopolskim Centrum Kultury ZOKU jest po drodze. Realizujemy choćby teatr, taki projekt Teatr Polska, w którym będą gościć zespoły teatralne z różnych stron Polski u nas. I 23 września będzie pierwszy z tych spektakli. Tak. Również zapraszam na 25 września na koncert pod hasłem My Małopolanie. W orkiestrach dętych jest siła, a to jest podsumowanie konkursu Echo Trombity i naprawdę będzie się grało i będzie się działo. Tak. Dziękuję serdecznie. Ale jeszcze, panie dyrektorze, bo jak mówimy o planach, to w najbliższy wtorek tutaj w tej sali wieczór autorski Wojciecha Kudyby, no, znanego, wspaniałego literata tutaj z Nowego Sącza. Będziemy rozmawiać o jego najnowszej książce i co dalej. Także też zapraszamy serdecznie na godzinę 18. Tym wieczorem a spektaklami teatralnymi jeszcze będzie Filharmonia w Sokole na tej sali. Koncert kameralny 20 września. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.